Było tak robione, że dawali znać o sobie, że ktoś jeszcze jest i walczył o coś. Był rok 1946. 1 kwietnia doszło do powstania oddziału partyzanckiego obwodu Wieluń Samoobrony i Ochrony Społeczeństwa Oświęcim, którego dowódcą był Alfons Olenik Babinicz. Jednym z żołnierzy był Wincenty Soliński Stuk. Wincenty Soliński w momencie wybuchu II wojny światowej miał 11 lat. Po jej zakończeniu postanowił wstąpić do oddziału Babinicza i opowie nam o kilku akcjach swojej jednostki. Pojechaliśmy w 6 ludzi, to chyba było tak. No i żeby też nikt nie zginął. No to było lato przecież. No gdzieś tam podjechali, 4 godzina była, no to zamknięte było i nikt tam nic nie robił. No i dowódca był w ten czas Szary, brat Babinica. Mówi nie. Czekamy, aż się rozwinie, gdzieś drzwi muszą być, kiedy się te drzwi otworzą rano. No i tak się to stało, a my byli pochowani tam, bo gdzie kto mógł, no w skryciu, tak żeby nikt tam tak nie zauważył tego. No i sprzątaczka chyba szła, tak, i otworzyła drzwi i weszli, no i zabrali im tę broń. No, tylko zabrana była broń i więcej nic. Panu Solińskiemu najbardziej zapadła w pamięć akcja pod Parzymiechami. No i obstawili nas w koło w tych Parzymiechach, no i otworzony ogień został, taki dość solidny. No, my sprzętu bojowego mieli dużo było sprzętu, jak na taki oddział. No i musieli się wycofać, rozbite zostały 2 samochody pancerfaustami. W listopadzie 1946 roku porucznik Olejnik rozwiązał jednostkę. Stuk ukrywał się, ale w lutym 1947 roku został złapany przez UB. Stamtąd trafił do aresztu śledczego w Wieluniu. Rejonowy Sąd Wojskowy w Łodzi skazał go na karę śmierci, ale w wyniku amnestii wyrok śmierci zamieniono na 10 lat pozbawienia wolności. Soliński odsiedział 9 lat w więzieniach w Rawiczu w Nowogardzie. W roku 1967 poznał swoją przyszłą żonę i przeprowadził się za nią do Olesna. Pracował jako majster budowlany w Oleśnie. Przez okres PRL-u był zmuszony milczeć o swojej niepodległościowej przeszłości. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Odrodzenia Polski, natomiast w 2017 roku awansował na majora.